To jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem, abyśmy zwiastowali Chrystusa, abyśmy ratowali idących na śmierć, abyśmy szukali wszelkiej możliwości, aby dotrzeć do tych, którzy jeszcze nie znają Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Dlatego, że my wiemy, że to, co mówi Biblia, jest najwyższej wagi. To nie są jakieś tam opowiadania, ale człowiek idzie albo na wieczne zatracenie, albo do żywota wiecznego. Nie ma innej możliwości. Jezus przychodzi. Jego przyjście jest bardzo bliskie. I oto musimy być gotowi my i też musimy zrobić wszystko, aby dać świadectwo, pozostawać solą i światłem w tym ciemnym miejscu. A więc pamiętajmy o tym. Szukajmy możliwości, aby też poprzez nasze życie, kontakty, relacje dawać dobre świadectwo. Aby też nie uciekać od ludzi, ale być blisko nich, tak aby mogli też nas poznać i mogli posłuchać tego, co możemy przekazać, co sami doświadczyliśmy, jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem. Chcę dzisiaj mówić o sercu człowieka. O Twoim, o moim, o sercu, o człowieka, który żyje. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 8 wierszu czytamy: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I drugie miejsce, które chciałbym przeczytać, to jest list Ewangelia Łukasza, rozdział 6. Czytamy wiersz od 43 do 45. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu. Bo nie zbierają z cierni fig ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Moi drodzy, Słowo Boże i sam Pan Jezus Chrystus przyrównał serce do takiego skarbca. Każdy z nas, każdy człowiek posiada serce. I wcale nie mam na myśli tej pompy sącotłoczącej, chociaż ona utrzymuje cały czas nasze ciało i nasz mózg w dobrej kondycji. Ale kiedy Biblia mówi o sercu, mówi o wnętrzu człowieka, o jego duchu. Mówi o tym, co stanowi centrum istoty ludzkiej. I kiedy Słowo Boże mówi o sercu, to właśnie to ma na myśli. I tutaj jest taka obietnica, którą daje Pan Jezus Chrystus. Szczęśliwi, błogosławieni są ludzie, którzy mają czyste serce. To wnętrze. To swoje centrum zarządzania całej istoty ludzkiej. Szczęśliwy, błogosławiony, kto ma czyste serce, on będzie oglądał Boga. Inne tłumaczenie, parafraza mówi: szczęśliwi ludzie o czystym sercu, tacy zobaczą Boga. Tak więc jest obietnica dla ludzi, którzy mają serce czyste i zachowują je czystym. Bo nikt z ludzi, którzy nie narodzili się z Ducha Bożego, nie narodzili się z mocy Słowa Bożego, nie może mieć czystego serca. Ale może mieć. Kiedy uwierzy, kiedy swoje życie powierzy Bogu. Ale to, że otrzymaliśmy, to, że Bóg sprawił i oczyścił i dał nam nowe, czyste serca, to jest też nasza odpowiedzialność jako Bożych ludzi, abyśmy to serce, które jest oczyszczone, obmyte świętą krwią Jezusa, aby ono pozostało czyste. Ono nie może być brudne, bo obietnica jest dla tych, którzy mają czyste serce.
nie tylko zostali oczyszczeni kiedyś, nie tylko doświadczyli łaski Bożej kiedyś, ale trwają w tej czystości serca przed obliczem Boga i przygotowują się tak, aby mogli Boga zobaczyć. A więc jest wielka obietnica dla nas, którzy dbamy, pilnujemy własnego serca, aby ono pozostało czyste przed Bogiem. Jan w swoim liście pierwszym mówi tak, lecz wiemy, że gdy się objawi, mowa jest o przyjściu Pana, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. A więc jest wielka obietnica i myślę, że nie ma niczego wspanialszego od tej obietnicy. Obietnicy, że zobaczysz Pana, zobaczysz Boga takim, jakim jest. Dlatego psalmista powiedział, moim szczęściem jest być blisko Boga. Nie ma większej obietnicy, jak to, kiedy człowiek będzie mógł doświadczać tej bezpośredniej, tak bliskiej relacji, że będzie oglądał Pana na tyle, na ile Pan da się mu objawić i się jemu objawi. To jest ujrzenie Pana, oglądanie Jego chwały. Psalm 24 mówi także o tym, że nie wszyscy będą mogli, nie wszyscy wstąpią na górę Pana, tak to jest nazwane, czyli do obecności Pana. Od wiersza 3 psalmu 24 czytamy, któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. A więc człowiek, który zachowuje swoje życie, pilnuje swojego życia, trwa w niewinności przed Bogiem. Jego ręce są niewinne. Rozumiem to w ten sposób, że nie są to ręce splamione kradzieżą. On jest niewinny. W jego ręku nie możesz znaleźć nic, co należy do innej osoby. On jest czysty. Jego wargi są czyste. To znaczy, że jego usta nie tylko, że nie wypowiadają jakichś złych słów, niewłaściwych, nieczystych, brudnych. Wiecie, niektórych mowa jest jak śmietnik. Właściwie język człowieka, który non-stop używa przekleństw, obnaża swoje serce, bo z obfitości serca mówią usta. A więc jeżeli słyszysz człowieka pełnego wulgaryzmów, nieczystości, przekleństw, to znaczy, że jego serce jest niesamowicie brudne, nieczyste, skalane. I taki człowiek potrzebuje przyjść do tego, który może go oczyścić. Wiecie, że człowiek, który przeklina, nawet nie jest świadom tego, że jego mowa jest tak wstrętna i obrzydliwa. Ale nie może taki człowiek wstąpić na górę Pana i przebywać w Jego świętym miejscu i przed Jego obliczem. I taki człowiek nie może oglądać Boga, który jest czysty i święty. Ale też te wargi nie tylko są skalane rzeczami, słowami nieczystymi. Moi drodzy, te wargi są skalane tym, jeżeli wypowiadamy niewłaściwe rzeczy, obmawiamy drugą osobę, oczerniamy drugą osobę, wtedy serce jest brudne i pełne nieczystości. Pamiętacie 6 rozdział Izajasza? Kiedy Izajasz ma objawienie tronu Pana i chwały Pana i widzi Jezusa, bo tak to później jest objawione w wypowiedzi Jezusa w 12 rozdziale Ewangelii Jana. Widział Jezusa, Mesjasza, który miał przyjść. Mówi, widziałem Pana w Jego świątyni i kraj Jego szaty wypełniał świątynię i serafowie wołali święty. Jaki był Jego grzech, który został Mu objawiony, o którym On sobie nie zdawał sprawy? On zaczął wołać, jestem człowiekiem o nieczystych wargach.
To znaczy, że w tej obecności świętości Boga zobaczył coś, czego jeszcze nie widział. On pilnował swojego serca, on dbał o swoje serce, ale kiedy stanął przed tym, który jest po trzykroć święty, zobaczył, że nie dość jest czysty przed świętym. I woła: jestem człowiekiem nieczystych warg, tak jak cały lud jest splamiony niewłaściwą mową. To mogło być niezadowolenie, narzekanie, marudzenie, szemranie na to, ciągłe niezadowolenie, ale to też mogły być różnego rodzaju niewłaściwe słowa wobec braci i sióstr. Ale Pan, wiecie, że posłał anioła, który wziął węgielek z ołtarza Pana, który dotknął jego wargi, oczyścił jego wargi, bo Bóg nasz jest ogniem trawiącym, czyli oczyszczającym to, co brudne w nas. On czyni to przez moc świętej swojej krwi, którą przelał na krzyżu. Tak więc ty i ja zawsze możemy wrócić do tego miejsca, do tego źródła oczyszczenia, jakie jest nam dane we krwi Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. Jego krew przelana na krzyżu ciągle jest źródłem oczyszczenia dla ludu Bożego. I możemy korzystać, ilekroć tylko zgrzeszymy, ilekroć tylko zabrudzimy swoje serce, bo to kala, to co wychodzi z serca, kala człowieka, nie pokarm. Niektórzy, właśnie religia polega na tym, że tworzy cały system pozornej świętości. Ludzie myślą, że jeżeli coś będą robić, czegoś nie robić, pewnych pokarmy jeść, inne nie jeść, staną się święci. Ale świętość jest od środka, od wewnątrz. Pan, Jezus Chrystus, Duch Boży, Duch Święty, który zaczyna mieszkać w sercu człowieka Bożego, odrodzonego, jest źródłem naszego uświęcenia, nie my, kochani. Ale mamy trwać i pilnować tej świętości, pilnować stanu swojego serca, nie oszukiwać się. Wiecie, niektórzy potrafią, że tak powiem, językiem w jedną i w drugą stronę mówić o tym, i o tamtym, i o siamtym. Same negatywy i brudy gdzieś wyciągać, zamiast ukryć, schować. Bo wiecie, że miłość przykrywa, tak? Miłość przykrywa, prawdziwa miłość przykrywa wiele grzechów. Ale człowiek nieprawy, a człowiek Boży może też być w tym momencie nieprawy, kiedy tylko szuka okazji, aby zobaczyć coś, co jest niewłaściwe i zaraz to opowiedzieć innym. On nie próbuje pomóc temu człowiekowi, aby go sprowadzić na właściwe tory, jeżeli widzi coś niewłaściwego, osobiście z miłością, w duchu łagodności go naprawić, ale on brudzi siebie swoim językiem, kala swoje serce i kala serce innych, którzy tego słuchają. Bo to kala, to brudzi. A więc kto wstąpi na górę Pana, do miejsca Jego świętości? Kto pilnuje swojego języka? Kto ma niewinne, zachowuje w niewinności swoje serce? Ma czyste ręce przed obliczem Wszechmogącego Boga? Nie przysięga obłudnie, nie skłania swej duszy, swego serca do rzeczy próżnych. Błogosławieni czystego serca. A więc ty i ja mamy wpływ na to, co gromadzimy do tej skarbnicy, którym jest nasze serce, z czym wypełniamy nasze serce. A z kolei to, czym wypełniasz swoje serce, to zaczyna z ciebie wypływać prędzej czy później. To będzie wychodziło z nas. Czasami są rzeczy, co do których nie jesteśmy świadomi, i dana sytuacja dopiero pokazuje nam, że jednak ciągle mamy z czymś problem. Że na przykład błogosławieństwo, powodzenie innych, to, że ktoś ma więcej, w moim sercu rodzi się takie uczucie dyskomfortu. Dlaczego nie ja? To jest zazdrość. Zazdrość. A Bóg mówi, przez to stajemy, brudzimy nasze serca, brudzimy samych siebie. Biblia mówi, jeśli nas serce nie oskarża,
ma na myśli sumienie. To jest ciekawe, sumienie jest częścią i należy do serca człowieka, do tego centrum naszej istoty. I nikt nie musi pilnować ciebie, ale kiedy gdzieś tam zaczynamy przekraczać Boże prawo, nawet niewierzący, kiedy przekracza ewidentnie pewne prawa, jego sumienie go oskarża. A cóż dopiero Boże dziecko, które jest oczyszczone, którego sumienie zaczyna być kształtowane przez słowo Pana, zaczyna rozumieć, co jest dobre, co jest złe. I kiedy przekraczamy słowo Pana, serce nas oskarża. Jest, jak ktoś to nazwał, jest jak taki gwizdek sędziego na boisku piłkarskim. Jest faul. Dopuściłeś się faulu. Przekroczyłeś reguły gry. I wtedy, kiedy nas sumienie oskarża, nie mamy odwagi stanąć przed Bogiem i o cokolwiek go prosić. Bo wiemy, że jesteśmy nie fair przed Nim. Ale ta obietnica brzmi inaczej, że jeśli nas serce nie oskarża, śmiało możemy stanąć przed Bogiem i prosić Go i otrzymamy od Niego to, o co Go prosimy. To znaczy, że jeżeli nas oskarża, musimy przyjść do Niego, przyjść do Jego tronu łaski i poprosić, aby Jego święta krew obmyła nas, oczyściła nas. I abyśmy przez wiarę i zaufanie w moc oczyszczającej krwi Jezusa odebrali od Niego przebaczenie, oczyszczenie i uspokajamy przed Nim swoje serce, swoje sumienie. Czyli widzimy, że jeżeli serce nie jest obciążone, nie wyrzuca nam, sumienie nie jest obciążone, to daje nam odwagę przystępowania do Boga z prośbami o różne rzeczy. Mamy odwagę, aby prosić Go. I mamy obietnicę, że będziemy Boga oglądać w naszej codzienności, że kiedy będziemy się modlić i prosić Go, to On ciebie i mnie wysłucha i odpowie i da nam to, o co Go prosimy. Dlatego diabeł kocha brudzić nasze serca i sumienia, abyśmy stracili odwagę, abyśmy przestali się modlić, abyśmy nie mieli odwagi prosić Ojca o cokolwiek. Wiecie, kiedy jako dziecko żeśmy zawinili, to unikaliśmy naszych rodziców. Kiedy dziecko coś nabroi, to szybko gdzieś tam do pokoju ucieka i prawda, ono nie jest ani głodne, ani nic, ono już idzie po prostu spać. Ucieka. Boi się, chociaż rodzic nawet nie wie, co się stało, on się boi. On tam w sercu się i boi się i no nóż się zjawi przed obliczem rodzica i no jakby oni myśli, że oni już wszystko wiedzą, ale to będą też czuć, że coś jest nie tak. A więc Izajasz mówi tak, oto ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. Lecz wasze grzechy zasłoniły przed wami oblicze Boże. Oto lud Boży się modlił. 58 rozdział mówi i pościł nawet ileś miesięcy w ciągu roku, a Bóg mówi, to jest wszystko na nic. Kochani, może być taka sytuacja, że ludzie Boży się modlą i nawet poszczą i to jest na nic. Wiecie dlaczego? Bo w tym samym czasie przestępują Boże prawo. W tym samym czasie lekceważą słowa Pana. W tym samym czasie są nieposłuszni Słowu Bożemu i ich modlitwa nie może dotrzeć przed tron Boży. Muszą coś zrobić, musimy coś zrobić, aby serce było czyste. Serce czyste sprawia nie tylko, że sumienie mamy spokojne, daje nam odwagę w modlitwie, ale czyste serce daje nam i sprawia, że pokój Boży jest naszym udziałem. Masz pokój z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa, ale pokój Boży jest zupełnie czymś innym. To jest coś, co albo nam towarzyszy, bo pokój z Bogiem to jest to pojednanie, które mam 24 godziny na dobę. Ale mogę być pojednany z Bogiem, mieć pokój. Pokój z Bogiem, a nie mieć pokoju Bożego. Bo grzech, bo nieczystość zabiera nam pokój.
A Pan chce napełniać Twoje i moje serce pokojem, abyśmy się nie lękali i nie bali. Jak ważne jest, Paweł pisze w liście do Kolosan, w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Nie ludzki, nie człowieczy. Pokój od Boga pochodzący, pokój Chrystusowy. Niech On wami kieruje i was prowadzi. To znaczy to słowo. Niech On jest takim sędzią was, ten Boży pokój, który pozwoli wam rozpoznać, co Bogu się podoba, a co nie, aby ten pokój pozostał z nami. A więc serce, centrum istoty człowieka, źródło myśli, zamiarów, woli, działania. Pan Jezus powiedział tak, albowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Kiedy faryzeusze do niego przychodzili, wiecie, robili taki pobożny wygląd. Już z daleka mogłeś rozpoznać, że to faryzeusz. Jego sposób poruszania się miał wskazywać, że on jest święty. On jest taki szczególny. Jego sposób wypowiadania, że on właściwie to on daleki jest od... A Jezus mówi, jesteście jak groby pobielane. Wiecie, ja wiem, że zewnętrze człowieka dużo pokazuje i oblicze człowieka dużo pokazuje. Kiedy czasami patrzę na salę, czy kiedy spotykamy się, kiedy rozmawiamy, po twarzy mogę rozpoznać niektóre rzeczy. To widać, po prostu widać. A ten jakiś dzisiaj nie ma swojego dnia, a ten widać w nim w ogóle jakąś taką trochę, no mniejsza z tym. Ale kochani, my możemy na zewnątrz wiele fajnych rzeczy pokazywać, możemy się dobrze prezentować, ale w sercu, wnętrzu jesteśmy jak pełno trupich kości. Przepraszam za porównanie, ale Pan Jezus go użył. I czasami tak może wyglądać życie twoje i moje. Nie, że straciłeś relację z Bogiem, w sensie pojednanie z Bogiem, ale utraciliśmy w tym momencie tą bliskość Pana, ten pokój Boży, czystość serca. I nikt tego za nas nie zrobi, jeżeli nie pozwolimy Duchowi Świętemu i Słowu Bożemu przekonać nas, oświecić nas, żeby w końcu do nas dotarło, że to nie problem jest z nimi, ale ze mną. Ja mam problem. Jeżeli to zrozumie, to wtedy mogę przyjść znowu do tronu łaski. Jest napisane, jeśli wyznajemy grzechy nasze Bogu, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i oczyści nas z naszych grzechów. Cudowne jest, że mamy ciągle otwarte źródło oczyszczenia. Amen. Cudowne jest, że ty i ja możemy naprawiać swoje kroki. Ale głupotą i błędem jest, kiedy błąd próbujemy naprawić błędem. Kłamstwo kłamstwem. Dlatego Biblia mówi, nie zatwardzaj swojego serca. A wiecie, że do ludu Bożego jest powiedziane, żebyśmy byli tymi, którzy nie zatwardzają swoich serc, aby się nie okazało, że może być tak. W liście do Hebrajczyków jest napisane tak, baczcie bracia, dodam i siostry, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Złe, niewierzące serce. I mowa nie jest do świata. Mowa jest do ludu Bożego, do każdego z nas. A więc jeżeli uwierzyliśmy w Pana, pilnuj teraz swojej relacji z Bogiem. Swojego miejsca przed Bogiem, bo to, że kiedyś podjąłeś decyzję, to jest dobrze. I to, że doświadczyłeś, bo to nie była tylko taka, ale doświadczyłeś prawdziwego żalu, skruchy, złamania
i zaufałeś Bożej łasce. To jest dobrze, to jest dobry początek. Ale nie bazuj tylko na tym. Pytanie jest, jak dzisiaj wygląda Twoje i moje serce. Bo błogosławieni są ci, którzy mają, zachowują czyste serce. Trwają w czystości serca. Z serca pochodzą. To jest ciekawe, podejmujemy decyzje z serca. Nasze myśli rodzą się w sercu. I czasami diabeł próbuje poprzez nasze myśli, to jest taka moje zrozumienie, że myśli są bramą do Twojego i do mojego serca. Jeżeli diabeł zdobędzie Twój umysł, posiądzie i napełni go swoimi rzeczami, kłamstwami, to w końcu zdobędzie serce i zniszczy człowieka. Wiecie, iluż to ludzi mówiło tak: ja tylko spróbuję, ja to mam pod kontrolą, ja tam pójdę, ale ja nic złego nie będę robił. Wiesz, że to miejsce, a mam na myśli miejsca pełne rozpusty, nieczystości, pijaństwa, alkoholu, wyuzdania. Mówisz, ja tylko tam jestem i tak tylko się przyglądnę. Nic więcej, nic więcej. Wystawiasz się na wielkie niebezpieczeństwo. Wielu młodych ludzi, nawet nie wiedząc jak i kiedy, poszli tylko i później nie wiedzieli, co się z nimi dalej działo. Bo ktoś im coś dolał, dosypał. Wiecie, i czasami to są już niepowetowane straty. Można doświadczyć łaski, oczyszczenia, przebaczenia, tak, ale czasami to jest przypłacone ogromnymi konsekwencjami. Ogromnymi konsekwencjami. Jeden z określeń na grzech jest paraptoma greckie. Taki błędny krok. Paraptoma. Błędny krok. Bóg nazywa to grzechem. Mówi, nie rób kroków w niewłaściwym kierunku. Wiecie, kiedy król Dawid, namaszczony, pełen Ducha Świętego, sługa Boży, pewnego razu postanowił, że nie uda się na wojnę. To zostanie w domu. Wysłał Joaba, swojego dzielnego dowódcę, z armią izraelską, żeby walczyli, a on sobie został w domu. Biblia mówi, że w tym czasie królowie wojowali, ale Dawid postanowił, że zostanie. Taki mały urlop. Należało mu się przecież. Wiem, że mu się należało. I pewnego razu wieczorem wychodzi na balkon i widzi kobietę, piękną kobietę. Biblia mówi, przepiękną kobietę. No bardzo mu się spodobała. I zrobił wywiad. Posłał swoich sługi, kim jest ta piękność. No i doniesiono mu, jest to żona Uriasza. I na tym powinien być koniec. Sprawa jest jasna. Ona jest mężatką. Sprawa jest jasna. Piękna, okej, nie jego. Żona jego żołnierza. Wiecie, to są takie rzeczy, jak ktoś mówi, no mówimy się tylko na kawę. Tak porozmawiamy sobie niezobowiązująco. No fajna jest, nie? I fajny jest. No tak porozmawiamy. Wiesz, że nie o to chodzi. Wiesz, że chodzi o coś więcej. Ty doskonale wiesz i Dawid wiedział, że chodzi o coś więcej, ale udawał, że to jest takie niezobowiązujące spotkanie przy kawie. Skończyło się, jak się skończyło. Fałszywy krok. Paraptoma. Doprowadził go do cudzołóstwa i zabójstwa. Jeden fałszywy krok. Zamiast go naprawić w żalu i skrusze, zrobił kolejny, próbował go naprawić kolejnym złym, fałszywym krokiem.
Błogosławieni czystego serca. I Natan przyszedł do niego i powiedział: Ty jesteś tym człowiekiem. I teraz on sobie uzmysłowił, co zrobił. Biblia mówi, Psalm 51 jest genialnym. To jest ogromna pokuta i wołanie Dawida o łaskę, o przebaczenie. Jest świadom, że Duch Boży od niego może odejść w każdej chwili. Że to jest jego koniec. Że to może być jego koniec. Dawid pokutuje, nie dokłada kolejnego fałszywego kroku i nie każe ukarać proroka, który mu powiedział prawdę. Tylko pada na kolana i pokutuje. I woła do Boga o łaskę, żeby mu nie odbierał ducha swego świętego. Jest możliwość naprawy. Przez prawdziwą skruchę i żal. Przez prawdziwe opamiętanie. Przez prawdziwe odwrócenie się od zła. Przyznanie, tak, to jest złe i odwrócenie się całym sercem. I wtedy Bóg okazuje łaskę. I prorok mówi, Pan ci przebaczył. Ale konsekwencje będziesz spożywał do końca swoich dni. Twoje własne dzieci, z twojego domu wyjdzie zło. Dlaczego? Bo w pewnym momencie dziecko Boże przestało pilnować swojego serca. W pewnym momencie pomyślał ten wielki mąż Boży, mnie nic złego nie może się przetrafić. Ja jestem blisko Boga, ja wszystko kontroluję, a poza tym jestem królem. Kochani, iluż to Bożych dzieci po prostu przestało czuwać. I mówią, jedna mała rzecz, przecież mi to nie zaszkodzi. To nic takiego. Ja przecież nie chcę źle. Wiecie o tym młodzieńcu, który chodzi koło kobiety zamężnej, tak? Albo też tej drugiej, która nie jest zamężna i tak chodzą koło jej domu i tak mówią, no tak tylko się przejdziemy pod jej oknami. Szukają tragedii. Ileż to razy wchodzimy w relacje, w kontakty i wiemy, że Bóg nas i Słowo Boże nas ostrzega i mówi nie, nie, nie. A mówimy, ja to kontroluję. Ja to kontroluję. Kochani, jedna rzecz. Jeżeli diabeł odciągnie, a on to robi, odciąga nas od społeczności z Bogiem, to nas odciąga od społeczności z ludem Bożym. Jedno nabożeństwo, drugie nabożeństwo, trzecie i później zaczynasz tracić ten smak duchowy. Nie widzisz potrzeby już takiej wielkiej. I nie wiesz, że właśnie w kontekście choćby wspólnych zgromadzeń w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 20 bodajże, 4 wierszu jest napisane, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń w kontekście powtórnego przyjścia Pana, bo On już jest blisko. A ty mówisz, ale to jest, ja tylko raz tam. Drugi, ja rozumiem, że mogą być obiektywne przyczyny. Rozumiem doskonale. Ale kiedy staje się to stylem życia, który nie jest stylem chrześcijanina, ucznia pańskiego, to jest coś nie tak. To jest dużo nie tak. Z serca pochodzą. Jeśli przychodzą złe myśli, musisz je odrzucić. Za każdym razem musisz je odrzucić. Jeśli przychodzą rzeczy, sytuacje, przed którymi jesteś postawiony, zastanów się, zanim zrobisz krok. Jaką decyzję podejmiesz? Bo może wydawać się na początku, to jest niewinne, chociaż Pan wyraźnie mówi, uważaj i głos Boży w tobie mówi, uważaj, a ty mówisz, ja to kontroluję. Z drugiej strony jesteśmy wdzięczni Bogu, że ciągle jest źródło dla nas oczyszczenia. Mówiłem o Dawidzie, ale jeszcze chciałbym wspomnieć o Salomonie. Kiedy czytam o Salomonie, tam są takie wspaniałe o nim świadectwa.
że Salomon na samym początku, pamiętacie, jak został królem, mówi: Boże, nie poradzę sobie. Jak ja mam prowadzić ten naród? To jest naród. Ja jestem młody. Biblia mówi, że druga księga Kronik 1:1-13, że poszedł do Gibeonu, aby szukać Boga dla tego, co ma zrobić, żeby Bóg dał mu siły, mądrości w tym wszystkim. I Pan tam jest napisane, że on przychodzi, szuka Boga. Czyli możemy powiedzieć, że na tym początku jego relacji, jego służby dla Boga jest wszystko okej, jest wspaniale. To jest serce szukające Boga. To jest serce pytające Boga, co mam robić? To jest serce, które jest otwarte i szczere przed Bogiem. Mówi: Boże, bez Ciebie nie dam rady. Nie jestem w stanie. Bóg mówi: to co mam Ci dać? Daj mi mądrość. Zrobił wrażenie na samym Bogu. Dlatego, że nie prosiłeś o bogactwo, o długie życie, tylko o mądrość. Zrobił wrażenie. Bóg mówi: o, podoba mi się ten człowiek. Wiecie, to był ten pierwszy raz, i później miał drugie szczególne przeżycie, że Pan przyszedł do niego i objawił mu się w szczególny sposób. Miał niesamowite doznania obecności Boga na początku swojej służby. To było celowe, dlatego że Bóg w ten sposób do niego przychodząc, objawiając mu się, tak samo jak apostołowi Pawłowi, który miał niezwykłe doznania obecności i chwały Bożej, aby mógł przejść przez liczne utrapienia i cierpienia dla Ewangelii. Tak Salomon na początku, w tym pierwszym rozdziale, a później drugi raz w siódmym, przy poświęceniu świątyni, Pan do niego przychodzi i mu się w szczególny sposób objawia. To było takie jego doświadczenie z żywym Bogiem. Jego własne. Coś szczególnego. Aby był mocny, trwał w Bogu i trwał przy Bogu. A więc serce szukające Boga, serce otwarte i szczere wobec Boga i Bożego Słowa, czczące Boga. On złożył niesamowitą ilość ofiar wtedy i chwalił Boga. Oddane i posłuszne serce Bogu. Takim było jego serce. On tak, wiecie, on tam pięknie się modli, mówi, kiedy Bóg do niego przychodzi i się objawia mu w szczególny sposób, on mówi: Tyś mnie uczynił królem. Nie ja przez moją mądrość, dziedzictwo i tak dalej. Boże, Tyś mnie uczynił królem. To jest niesamowite, kiedy Ty i ja możemy powiedzieć: Boże, Ty mnie uczyniłeś swoim dzieckiem. Nie stało się to przez moją mądrość, przez moje uczynki, przez moje wysiłki. To jest moc Boża, że Ty i ja staliśmy się Bożymi dziećmi. Tak? Właściwie, gdyby tak nie było, bylibyśmy tylko religijnymi ludźmi. A tak Biblia mówi, że zostaliśmy uczynieni królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wybranym, żywymi kamieniami, które były martwe wcześniej dla Boga. On mnie ożywił, to Tyś mnie uczynił swoim dzieckiem. To Ty zrodziłeś mnie z mocy Ducha i Słowa do nowego życia. Boże, jestem nowym stworzeniem. I to jest całkowicie Twoje dzieło. Piękne wyznanie. Piękne wyznanie. Ale co się z nim stało? Że z biegiem czasu ten człowiek Boży, ten sługa Boży, ten obdarzony mądrością i bogactwem i chwałą i mający tak wielkie doznania Boga w swoim życiu, w pewnym momencie zaczyna zupełnie od Boga odchodzić, a na starość zaczyna czcić pogańskie bóstwa. Dlaczego? Bo nie pilnował swojego serca. Przecież on sam napisał w przypowieściach: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Nie pozwól, aby w Twoim sercu zagościł gniew i złość, nieczystość. Nie pozwól. Ty i ja mamy tą siłę i moc od Boga, aby
zewlekać i odrzucać te rzeczy. A jeśli coś zabrudzone jest, aby przyjść i prosić, aby Pan mnie oczyścił, aby się od tego odwrócić. Inaczej mówiąc, zaczęło się od pierwszego fałszywego kroku. Może dyplomatycznego małżeństwa z córką Faraona. Po co? Na co? Skoro Pan wyraźnie powiedział, nie wolno, nie zgadzam się z tym, nie róbcie, bo te kobiety, jeżeli one nie są szczerze oddane dla mnie, to one was odprowadzą ode mnie do swoich bóstw. Jest pierwszy krok. Paraptoma, błąd, fałszywy krok. A później czytamy, że brał kolejny. I każda chciała mieć wybudowaną świątynię dla swojego bóstwa, a on po prostu to robił. Dlaczego? To mi mówi, że ty i ja, że każdy z nas musimy czuwać i pilnować swojego serca, swojego życia. Kto stoi, tak jest napisane, niech baczy, aby, żeby co? Nie upadł. Dlatego Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Dlatego tak ważna jest codzienna modlitwa, codzienna społeczność z Bogiem, codzienne zwracanie i szukanie, aby Pan był mi pomocą. Dlatego tak ważne jest, abym zachował serce moje w czystości, abym miał codziennie relację, społeczność z Jego świętym Słowem, aby On przez swoje Słowo oczyszczał mój umysł przez prawdę swojego Słowa. Bo tylko tak zachowam moje serce. Kiedy będę pilnował i napełniał mój umysł Bożym Słowem, Bożymi myślami, jak zachowa młodzieniec, dodam panna, jak zachowa młodzieniec, panna w czystości swoje życie? Co mówi Psalm 119? Kiedy? Kiedy będzie przestrzegał Twojego Słowa. Kiedy będzie znał Twoje Słowo, będzie zachowany, będzie pilnował, to Słowo będzie go pilnować, będzie światłem, wskazówką, jak mówi psalmista, pochodnią dla naszych nóg. Tak więc dzisiaj chciałem mówić o sercu. O Twoim i moim sercu. Bo to Słowo dotyczy każdego z nas bez wyjątku. Nie ma silnych, że tak powiem, czy nie ma ludzi, którzy są wyłączeni spod tej prawdy. My wszyscy musimy pilnować, bo wszyscy jesteśmy w drodze, bo Pan przychodzi, a tylko ci, którzy są czystego serca, będą Pana oglądać. Amen.